Po pierwsze, bardzo Państwu dziękuję za zaproszenie mnie na tę konferencję. Bardzo się cieszę, że przyjechałem do Warszawy i bardzo mi przykro, że niestety nie mówię po polsku. Mam jednak nadzieję, że będą Państwo rozumieli mój słaby angielski tak czy inaczej. Być może niektórzy będą mogli skorzystać z opcji tłumaczenia. Moja prezentacja będzie dotyczyła głównie zagrożeń w internecie dla młodzieży i dzieci w Unii Europejskiej. Będę prezentował dane z badania obejmującego 19 krajów. Opowiem bardzo krótko o tym kontekście rozwojowym zachowań online. Opowiem też kilka słów o projekcie EU Kids Online, o dostępie do internetu i aktywnościach online i potem o zagrożeniach, szczególnie o cyberagresji, cyberhejcie, styczności z obrazami o charakterze seksualnym i nadmiernym korzystaniu z internetu. Bardzo szybko chcę wspomnieć o kilku artykułach, o badaniach dotyczących potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży. Pewnie Państwo jako nauczyciele i edukatorzy rozumieją te potrzeby rozwojowe najlepiej. Badania wykazały, że potrzeby rozwojowe dzieci i młodzieży są powiązane z korzystaniem z internetu. Dlatego, że młodzież musi rozwijać swoją tożsamość, rozwija również poczucie bliskości, rozwija swoją seksualność, przyjaźnie, związki. To są również osoby, które korzystają z internetu równolegle do tworzenia się tych potrzeb rozwojowych i również potrzebujemy tej perspektywy rozwojowej, żeby zrozumieć, co dzieci i młodzież robią w internecie. W mojej prezentacji będę przedstawiał dane z programu EU Kids Online. Bardzo się cieszę, że Polska również w tym programie uczestniczyła. Dzięki profesorowi Jackowi Pyżalskiemu, który będzie mówił w ramach kolejnego bloku. Jego zespół zebrał dane tutaj z Polski i podkreślę te polskie wyniki w kontekście tych wszystkich 19 krajów, które uczestniczyły w tym programie w dalszej części mojej prezentacji. W tym badaniu mieliśmy ponad 1000 dzieci z każdego kraju. Krajów, jak mówiłem, było 19. Dane zbierano przed COVID-em, w latach przede wszystkim 2018-19. Dzieci były w wieku 9 do 16 lat lub w wieku 12-16 lat w niektórych krajach. Bardzo ważne, żeby pamiętać, jakie to były grupy wiekowe w kontekście wyników. Gdyby Państwo chcieli więcej sobie poczytać, można sobie pobrać raport EU Kids Online. Tutaj mamy bardziej szczegółowe wyniki ze wszystkich obszarów i rozmowę o potencjalnych zagrożeniach. Na początku zobaczmy, jak wygląda dostęp do internetu w różnych krajach. W ramach EU Kids Online zapytaliśmy, czy dzieci mają dostęp do następujących urządzeń. I jak Państwo widzą, najczęściej używanym urządzeniem do dostępu do internetu jest smartfon czy telefon komórkowy. To pewnie nie jest nic zaskakującego, ale jest to wielka zmiana w porównaniu z ostatnim badaniem z 2010 roku, ponieważ w ciągu ostatnich 5-8 lat rozwój mobilnego dostępu do internetu był naprawdę bardzo szybki. Kiedy spojrzymy, jak to wygląda w Polsce, muszę wrócić, to jest tutaj to miejsce. Okej, ten wskaźnik jest chyba za wolny jak na moje tempo. Okej, pointer nie nadąża, ale proszę spojrzeć w te miejsca, gdzie jest ta niebieska strzałka. To są wyniki dla Polski, PL. Czechy mamy oznaczone literami CZ, DE to są Niemcy, EE Estonia, ES Hiszpania, FI Finlandia, FR Francja, HR Chorwacja, IT Włochy, LT Litwa, MT Malta, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Serbia, Rosja, Słowacja i VL to Flandria, czyli region w Belgii. I teraz krótko przyjrzyjmy się temu, co dzieci robią w internecie. Być może to nie będzie dla Państwa zaskakujące, że najczęstszą aktywnością w internecie podejmowaną przez dzieci na co dzień jest rozrywka, krótko mówiąc. Dzieci oglądają filmy, słuchają sobie muzyki.
W Polsce jest to 70% dzieci, które oglądają filmy. Codziennie w internecie 65% powiedziało, że słucha muzyki codziennie. Kolejna ramka to jest komunikacja i strony społecznościowe. Pewnie to też nie jest zaskakujące, że dzieci bardzo intensywnie się ze sobą komunikują w internecie, natomiast robią to nieco rzadziej niż zajmowanie się rozrywką. 4 lata temu powiedziały, że około 50% dzieci w Polsce wchodzi na strony społecznościowe codziennie. Jest to trochę mniej niż średnia europejska. Ok, spróbuję pointerem. Jeszcze raz spróbuję to pokazać. Niestety nie udało się. Dobrze, w każdym razie tutaj na dole mamy wartości średnie. Będę o tym jeszcze mówił, jakie są średnie dla całej Europy i to są średnie wyliczone dla tych 19 badanych krajów. Więc tutaj możemy porównać sobie to, że dzieci w tej ankiecie powiedziały, że wchodzą na społecznościówki nieco rzadziej niż wynosi średnia europejska. Jeżeli chodzi o granie w gry online, to widzimy, że około 1/3 dzieci w Polsce stwierdziła, że codziennie nie gra w jakieś gry w internecie. Znowu jest to wartość dość niska, przynajmniej z mojej perspektywy, dlatego że średnia wynosiła 44%. Na Litwie na przykład było to aż 71%, więc prawie 2 razy tyle, co w Polsce. Nie jestem pewien, jak interpretować te wartości. Być może profesor Pyżalski nam w tym pomoże. Jeżeli chodzi o korzystanie z internetu do pracy szkolnej, to te wartości też są dość ciekawe. Wynik dość niski, jeżeli chodzi o Polskę. Tylko 16% powiedziało, że korzysta z internetu codziennie w tym celu. Natomiast wykorzystanie internetu do nauki szkolnej odbywało się w większej grupie tygodniowo. Także wyniki dla użytkowania internetu co tydzień są wyższe niż dla codziennie. Nie, ale jeśli porównamy z innymi krajami, to wartości dla Polski są dość niskie. Przyjrzyjmy się teraz ryzykom internetowym. Mamy na przykład cybernękanie, czy też cyberagresję, cyberhejt, poszukiwanie treści seksualnych, czy też uzależnienie od internetu, ale są też innego rodzaju ryzyka. Zresztą mogą Państwo przeczytać o tego rodzaju zagrożeniach w raporcie, a mamy natomiast również wystawienie na treści, które mogą być szkodliwe, na przykład na treści związane z anoreksją, spotykanie osób, których się nie zna w internecie. Nie. Chciałbym tutaj zauważyć, że nie wszystkie ryzyka to ryzyko, które możemy określić jako czyste ryzyko, bo niektóre niosą ze sobą również wartości dodane. Na przykład spotykanie ludzi w internecie określa się zazwyczaj mianem ryzyka, ponieważ rodzice boją się na przykład osób, które mogą chcieć wykorzystać dzieci seksualnie. Ale ponad 3/4 dzieci spotyka ludzi w internecie i są to osoby w tym samym wieku co dzieci. W ten sposób dzieci zawierają przyjaźnie. W związku z tym spotykanie obcych w internecie to również szanse na rozwijanie znajomości czy też relacji. Z drugiej strony oczywiście jest to zachowanie niosące ze sobą ogromne ryzyko. W związku z tym mamy tutaj 2 strony tego samego medalu. Przyjrzyjmy się cyberagresji. Cyberagresja to coś, czym zajmowaliśmy się w EU Kids. Zresztą przyjęliśmy pewną definicję, innymi słowy, cyberagresja to traktowanie kogoś w cudzysłowie oczywiście jak popychadło albo żartowanie z kogoś w internecie i taką definicję mniej więcej przyjęliśmy.
Przeanalizowaliśmy agresję online i offline. Widzą zresztą Państwo wyniki naszego badania na slajdzie. Mamy ofiary cyberagresji online i też agresji offline. W przypadku Polski cyberagresja jest na wysokim poziomie. 40% dzieci stwierdziło, że były ofiarami agresji offline lub online. Tu z kolei porównanie częstotliwości agresji w stosunku do dzieci. Po lewej stronie mamy agresję offline, po prawej stronie agresję online. W przypadku Europy mamy do czynienia z częstotliwością kilka razy w roku, nie dzieje się to codziennie. Natomiast w przypadku Polski agresja występuje bardzo często. 13% polskich dzieci powiedziało, że padły ofiarami agresji online przynajmniej raz w miesiącu. 11% stwierdziło, że to samo miało miejsce offline. Tak więc mamy wysokie noty dla agresji offline i online. W związku z tym badanie wykazuje, że tak naprawdę agresja offline i online jest ze sobą powiązana. Często dzieci padają ofiarami agresji w szkole. Tak więc na przykład nękanie i cybernękanie często spotyka dzieci z rąk tych samych rówieśników, zarówno w świecie wirtualnym, jak i rzeczywistym. Na tym slajdzie widzą Państwo szkody wyrządzane dzieciom, zresztą w ich postrzeganiu. Czarnym prostokątem widzą Państwo opinie dzieci, które stwierdziły, że były bardzo smutne, czy bardzo, którym wyrządzono ogromną szkodę. Następnie im jaśniejszy kolor, tym mniejsze postrzeganie smutku. W Polsce około 25% dzieci stwierdziło, że nie było im przykro z powodu agresji, natomiast 23% stwierdziło, że było im bardzo przykro z powodu agresji. A teraz cyberhejt. Cyberhejt to coś innego niż cyberagresja, bo agresja następuje między dziećmi i jest stosowana wobec danej osoby. Natomiast cyberhejt to coś, co określiliśmy jako wystawienie na treści, które mogą być w jakiś sposób związane z nienawiścią wobec danej osoby lub danej grupy, na przykład grupy romskiej, czy też grupy muzułmanów, Żydów i tak dalej. W przypadku Polski mamy tutaj duży odsetek cyberhejtu, natomiast w przypadku Czech jeszcze większy. Czechy i Polska to kraje charakteryzujące się wysokim odsetkiem cyberhejtu. 47% polskich dzieci powiedziało, że spotykały się z cyberhejtem. Innymi słowy, nie były one bezpośrednimi ofiarami hejtu, ale widziały cyberhejt, który był w jakiś sposób dla nich dostępny w internecie. Po lewej stronie mamy cyberhejt w zależności od płci. Chłopcy jaśniejszym kolorem w wieku od 11 do 12 lat. Innymi słowy, 27% tych chłopców doświadczyło cyberhejtu. Natomiast aż 63% polskich dzieci stwierdziło, że doświadczyło cyberhejtu. To dotyczyło starszej grupy do 17 roku życia. Przejdźmy teraz do styczności z obrazami o charakterze seksualnym.
Obrazy o charakterze seksualnym są ryzykowne, czy stanowią ryzyko nie tylko w przypadku dzieci. Dotyczą osób, które rozwijają swoją seksualność. I dla niektórych dzieci styczność z obrazami o charakterze seksualnym może stanowić element rozwoju własnej seksualności. Na slajdzie widzą Państwo definicję i pytanie badawcze. W przypadku Polski mamy tutaj niskie wyniki, nie wiem do końca z czym to się wiąże, może z tym, że Polska jest krajem katolickim, na przykład w porównaniu z Czechami, które charakteryzują się wysokim odsetkiem. Natomiast w Polsce 29% dzieci w wieku od 9 do 16 lat powiedziała, że miała styczność z obrazami o charakterze seksualnym, ogólnie rzecz biorąc. Możemy znowu porównać sobie chłopców z dziewczynkami. Chłopcy częściej mają styczność z obrazami o charakterze seksualnym niż dziewczynki. 33% chłopców versus 23% dziewczynek. Przepraszam, 34% chłopców. Tu mamy do czynienia z intencjonalną i nieintencjonalną stycznością z obrazami, bo może być styczność nieintencjonalna. Na przykład ktoś obcy może wysłać naszemu dziecku dane zdjęcie czy obraz, albo też dziecko może mieć styczność z obrazami o charakterze seksualnym przez na przykład reklamy w internecie. Nastolatkowie z kolei na przykład często szukają aktywnie pornografii. Nie dziwi fakt, że mamy tutaj różnice w zależności od wieku. Na przykład w Polsce 11% dzieci w wieku od 9 do 11 lat stwierdziło, że miało styczność z obrazami seksualnymi w porównaniu do 62% w przypadku grupy 15-16 lat. Dane dla Polski są niższe od średniej europejskiej. Ten slajd pokazuje nam reakcję na obrazy o charakterze seksualnym. Innymi słowy, pytaliśmy o to, jak czuło się dziecko, kiedy ostatnio widziało taki obraz. I znów mamy tutaj do czynienia ze skalą Likerta, czyli innymi słowy odpowiedziami było mi bardzo przykro, czy czułem się bardzo niezręcznie, versus na fioletowo byłem szczęśliwy, czy zadowolony, albo zadowolona. W niektórych krajach wiele dzieci stwierdzało, że po obejrzeniu obrazów o charakterze seksualnym było szczęśliwych. Na przykład w przypadku Hiszpanii 39%, albo w przypadku Malty 28%, w przypadku Polski najwięcej było odpowiedzi neutralnych, 43%. Czyli innymi słowy 43% dzieci stwierdziło, że nie było im ani przykro, ani nie były szczęśliwe, natomiast 19% polskich dzieci stwierdziło, że w jakiś sposób obrazy te były dla nich bardzo przykre, natomiast 22% dzieci było szczęśliwych. Innymi słowy, widać tutaj zarówno odpowiedzi, ale również różnice w zależności od grupy wiekowej. Młodsze dzieci są młodszym dzieciom częściej jest przykro, natomiast starsze dzieci częściej czują się szczęśliwe czy zadowolone. A teraz nadmierne korzystanie z internetu. Przytoczę tutaj badanie Griffitha, publikację Griffitha, który zaproponował 6 komponentów, które składają się na nadmierne korzystanie z internetu. Przede wszystkim
wszystkim użytkownik chce bardziej korzystać z internetu niż ze świata rzeczywistego. Zmienia się nastrój, mamy do czynienia na przykład z euforią, a potem mamy tolerancję, czyli innymi słowy przyzwyczajamy się do użytku, do użytkowania internetu, zespół odstawienia, innymi słowy doświadczanie negatywnych uczuć po tym, kiedy przestajemy używać internetu. Skonfliktowanie, czyli kryterium, które jest bardzo ważne, bo ma do czynienia wiele z rodziną. Czyli innymi słowy mówimy tutaj o konflikcie wewnętrznym, o tym, że ktoś na przykład zdaje sobie sprawę ze swojego problemu, mówi sobie, nie podoba mi się to, że jestem uzależniony od internetu. To również konflikt z innymi ludźmi. Mamy też zespół ponownego uzależnienia, czyli innymi słowy tendencję do tego, żeby znów angażować się w podobne czynności po tym, kiedy przestajemy. Zgromadziliśmy kryteria i teraz wyniki. Przynajmniej raz na tydzień dzieci doświadczają tego, co widzą Państwo na slajdzie, czyli na przykład mieliśmy pytanie, czy też oświadczenie dziecka, czyli na przykład zadawaliśmy pytanie, czy dzieci ze względu na internet nie jedzą, czy też nie śpią. Potem było również stwierdzenie, do którego ustosunkowywały się dzieci, czyli innymi słowy, powinienem częściej spotykać się z rodziną i tak dalej. W Polsce około 12% dzieci stwierdziło, że powinno rzadziej używać internetu, a częściej spotykać się z bliskimi. Wszystkie te kryteria, które wcześniej wymieniłem, powinny zostać zaobserwowane u dziecka, jeżeli mówimy o uzależnieniu, czyli czy też o nadmiernym korzystaniu z internetu. Innymi słowy, jeśli wszystkie one występują, to tak naprawdę mamy sytuację bardzo poważną. Innymi słowy, ten slajd pokazuje nam, ile procent dzieci doświadczyło na przykład 5 objawów albo jednego czy dwóch objawów. W Polsce 2% dzieci charakteryzuje wszystkie objawy, które przed chwilą wymieniłem i te objawy występują przynajmniej raz na tydzień. Natomiast 7% dzieci stwierdziło, że przynajmniej raz na tydzień występuje u nich 3 do 4 rodzajów objawów, czy też kryteriów, które przed chwilą nakreśliłem. Tutaj mamy różnice pod względem płci i wieku. Jak widać, różnice między płciami w Europie nie są zbyt duże, natomiast w Polsce wygląda na to, że więcej dziewczynek oświadczyło, że doświadcza tych kryteriów, czyli więcej niż chłopców, i im dzieci starsze, tym częściej spełniają te kryteria niż młodsze, natomiast te różnice nie są aż tak wyraźne jak przy innych ryzykach, na przykład treści o charakterze seksualnym. Tutaj jeszcze jeden wykres, on nie jest opublikowany w raporcie, on się znalazł w artykule, który przygotowujemy teraz. Jest to porównanie wyników z roku 2010 i 2018. I jaki tutaj jest przekaz? W zasadzie możemy powiedzieć, że w Polsce nadmierne korzystanie z internetu nasiliło się w porównaniu z rokiem 2010 do roku 2018. Natomiast w porównaniu do innych krajów europejskich, kiedy przyjrzymy się tym trójkątom, wygląda to dość podobnie. W Polsce nie był to problem zbyt nasilony wcześniej w latach 2010-2012, natomiast teraz wyrównaliśmy do średniej europejskiej, można powiedzieć. I przechodząc do wniosków, być może Państwo zauważyli, że mamy dość duże różnice kulturowe pomiędzy poszczególnymi
innymi krajami. Dość trudno jest te różnice wyjaśnić, gdyby Państwo mnie zapytali, dlaczego w Polsce te wyniki są niższe gdzieś, a gdzie indziej wyższe. To trudno jest to odpowiedzieć, to jest skomplikowane. Badacze rozmawiają ze swoimi kolegami i koleżankami z innych krajów, kiedy robimy takie wspólne badania na ten temat. Natomiast było kilka takich artykułów, na które niestety nie mam czasu, żeby je omawiać teraz, ale mamy takie czynniki tła, jeżeli chodzi o problemy online. One są związane z problemami emocjonalnymi dzieci, z poszukiwaniem wrażeń. Dzieci na przykład, które potrzebują czegoś nowego, poszukują nowych doświadczeń, ale ważne są również problemy emocjonalne, tak jak mówiłem. I co jeszcze ważniejsze, to są czynniki ochronne, które są związane z tymi zagrożeniami, które powodują obniżenie poziomu ryzyka. Dotyczy to w zasadzie wszystkich ryzyk, o których mówiliśmy we wszystkich krajach. Te czynniki to są dobre relacje rodzinne, wsparcie rodziny, które pomaga obniżyć ryzyko. To oznacza, że jeżeli dzieci mają dobre wsparcie ze strony rodziny, dobrą atmosferę w rodzinie, rzadziej doświadczają tych ryzyk. Również jeżeli chodzi o dobre relacje między dzieckiem a rodzicem, taka dobra relacja chroni dziecko przed zetknięciem się z takimi ryzykami i nawet szkodami wynikającymi z tych ryzyk. Jest to nawet obniżone ryzyko dla dzieci bardziej narażonych. Również mediacja rodziców. Mam o tym taką prezentację, co rodzice robią w tym temacie. Mogę powiedzieć, że wyniki nie są jednoznaczne. Na koniec powiedziałbym, że taka mediacja restrykcyjna, czyli powiedzenie nie możesz wchodzić do internetu, nie możesz siedzieć w internecie, ograniczę ci czas w internecie, to niestety się nie sprawdza dla większości tych ryzyk, więc raczej polecałbym taką aktywną mediację, czyli rozmowę z dziećmi na temat ich problemów, rozmawianie na temat tego, co robią w internecie, pomaganie im, żeby bezpiecznie korzystać z internetu. I teraz podsumowując, wybrane wyniki, światy online i offline, dzieci są ze sobą powiązane, tak jak mówiliśmy, dzieci korzystają z technologii cyfrowych i internetu równolegle do rozwijania się ich potrzeb rozwojowych, tak jak już mówiłem, jest dużo aktywności, które są ryzykowne, ale z drugiej strony mogą być też korzystne dla dzieci i w drugą stronę korzystne aktywności mogą być ryzykowne, a więc nie chodzi tutaj tyle o ograniczanie czasu spędzanego w internecie za bardzo, ale raczej o wspieranie bezpiecznego korzystania z internetu, o wyjaśnianie dzieciom, jak zachowywać się w internecie tak, żeby były bezpieczne. Dzieci powinny się nauczyć unikania tych ryzyk. To są zadania również dla nauczycieli w szkołach, również dla rodziców, dla edukacji w rodzinie. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Przepraszam, że prezentowałem tyle liczb i tyle wykresów. Być może dla niektórych z Państwa to okazało się nudne, więc przepraszam za to. Jeżeli Państwa interesują te dane, które przedstawiłem, mogą Państwo przyjechać do nas na naszą konferencję do Brna. Przepraszam też za tą małą marketingową część na koniec. Thank you very much. Bardzo dziękuję panie profesorze za tą prezentację, za zaprezentowanie tego badania. Być może państwo mają jakieś pytania do profesora, natomiast ja chciałem najpierw o coś zapytać. Mówił pan o tym, że było już kilka edycji tego programu EU Kids Online i mówiliście o nadmiernym korzystaniu z internetu, ale jakie inne trendy wasz zespół zaobserwował? Co się nasila, co się osłabia, jeśli chodzi o ryzyka? No cóż, jeśli chodzi o nasilanie się ryzyka, to się wiąże głównie z intensywniejszym używaniem internetu, co z kolei jest też związane z lepszymi umiejętnościami cyfrowymi, takim sprawniejszym użytkowaniem internetu. A więc możliwości korzystania z internetu wiążą się niestety też z ryzykami. A więc to nie jest tylko tak, że mamy same ryzyka, że one się nasilają,
ale jest to też trochę pozytywne, bo z drugiej strony oznacza to, że mamy więcej zalet, więcej możliwości, więcej wiedzy, którą możemy znaleźć w internecie. Te możliwości też są coraz powszechniejsze. Jeżeli są Państwo zainteresowani ze zmianami wynikającymi z COVID-u, to mamy też informacje dotyczące czeskich dzieci. Niestety tylko one są na naszej stronie internetowej i one pokazują, że nadmierne korzystanie z internetu no oczywiście nasiliło się w czasach pandemii i w ogóle w czasach COVID-u. Jeszcze raz dziękujemy. Pan zaprezentował nam dane dotyczące cybernękania, sextingu. O tych wszystkich problemach będziemy mówić w ramach kolejnych sesji na naszej konferencji, więc myślę, że to było dobre takie wprowadzenie i zaprezentowanie wyników badawczych. Dziękujemy jeszcze raz za to.